Cześć moi drodzy, witam w piątym odcinku z serii Warcraft 3. Zakończyliśmy wczoraj w ostatnim odcinku kampanię ludzi i dzisiaj przejdziemy do kampanii nieumarłych. Akt drugi, kampania nieumarłych, ścieżka potępionych. Rozdział pierwszy, pełznąc przez prochy. Rozdział pierwszy. Pełznąc przez prochy. Plaga żyjących trupów króla Lisza rozprzestrzeniła się od stolicy aż po same krańce Lordaeronu. Wojska królestwa, zszokowane i przygnębione po stracie ukochanego króla, zostały rozpędzone przez drapieżne hordy nieumarłych wojowników. Obecnie Lordaeron jest jedynie cieniem swej dawnej chwały, a książę Arthas wciąż jeszcze się nie pojawił. Cóż to za sztuczki? Malganis! Nie wiem, jak zdołałeś przeżyć, ale... Uspokój się, książę Arthasie. Nazywam się Tichondrius. Podobnie jak Malganis, jestem upiornym władcą. Ale nie jestem twoim wrogiem. Przeciwnie, przybyłem ci pogratulować. Pogratulować? Zabijając własnego ojca i oddając jego ziemię na pastwę plagi, przeszedłeś pierwszą ważną próbę. Króla Lisza bardzo cieszy twój entuzjazm. Jasne. Na jego rozkaz zniszczyłem wszystko, co kiedykolwiek kochałem. A jednak nie czuję wyrzutów sumienia, litości ani wstydu. Runiczne ostrze, które nosisz, zostało wykute przez króla Lisza. To on dał mu moc wykradania dusz. Twoją zdobył jako pierwszą. Będę się musiał bez niej obyć. Jaka jest wola króla? Trzeba niezwłocznie zebrać wyznawców kultu potępionych. Wielu akolitów pozostaje w ukryciu. Kiedy ich zgromadzisz, przekażę ci dalsze polecenia. Nikt nie będzie mi rozkazywał. Zaczynajmy. Nareszcie. Ostrze mrozu jest głodne. Okej, okay, ghoul, podstawowa jednostka bojowa nie umarł. To mi się bardziej podoba. Ratuj 20 akolitów, Arthas nie może zginąć. Nareszcie. Dobrze, to da się zrobić. To mi się bardziej podoba. Nareszcie. Ach, nareszcie. Ostrze mrozu jest głodne. Nareszcie. Witaj, panie. Nasz mistrz Kel'Thuzad zapowiadał nam, że przybędziesz. Kel'Thuzad? Skąd mógł wiedzieć? Bądź ostrożny. Jeśli ludzie z miasta zobaczą przy tobie nieumarłych, wezwą miejscową straż. Co znowu? Nareszcie. Ostrze mrozu jest głodne. To mi się bardziej podoba. Oddam życie za książę na alarm! Do broni! Ostrze mrozu jest głodne. Czego? Mów, głupcze! Co znowu? Nareszcie. To mi się bardziej podoba. Nareszcie. Ostrze mrozu jest głodne. Nareszcie. Nie umarli! Musisz odszukać cmentarze. Ci, których tam pogrzebano, będą ci wiernie służyć. Okej. Ostrze mrozu jest głodne. Zadanie dodatkowe. O, cień. Będę twymi oczyma. Co ma zostać odkryte? Wszystko będzie ujawnione. Zobaczmy. Przyjrzę się temu. No i tu jest kolejna akolita. Nikt mnie nie widzi. Wszystko będzie ujawnione. Zobaczmy.
Wszystko będzie ujawnione. Przyjrzę się temu. Wszystko będzie ujawnione. Przyjrzę się temu. Wszystko będzie ujawnione. Kolejna akolita, dobrze. Zobaczmy. Gdzie może być cmentarz? Wszystko będzie ujawnione. Przyjrzę się temu. Zobaczmy. Przyjrzę się temu. Wszystko będzie ujawnione. Nikt nie będzie mi rozkazywał. Nareszcie. Ostrze mrozu jest głodne. Nareszcie. Ach, nareszcie. To mi się bardziej podoba. Oddam życie za nas. Ach, nareszcie. Ostrze mrozu jest głodne. Twój ból będzie nieopisany. Ach, nareszcie. Czekają cię. Jak mogłeś zamordować własnego ojca? Uderza! Ostrze mrozu jest głodne. Teraz ostrze mrozu. Za króla Lisza. Ale czego? Uważaj, czekają cię wieczne męki. Ostrze mrozu, uderzaj! Teraz ostrze mrozu. Za króla Lisza. Ostrze mrozu, uderzaj! Nareszcie. Mów, głucze. Ostrze mrozu jest głodne. Okej, nauczy się paktu śmierci. Zabija sojuszniczą nieumarłą jednostkę i przekazuje części jej punktów życia rycerzowi śmierci. Damy to. Uważaj! To mi się bardziej podoba. Ach, nareszcie. Twój ból będzie nieopisany. Teraz ostrze mrozu. Twój ból będzie nieopisany. Będzie cię cierpieć. Czekają cię wieczne męki. Twój ból będzie nieopisany. Za króla Lisza. Czekają cię wieczne męki. Twój ból będzie nieopisany. Teraz ostrze mrozu. To mi się bardziej podoba. Lekko zregenerować swoje. To mi się bardziej podoba. Swoje punkty zdrowia. Ostrze mrozu jest głodne. Nareszcie. Ach, nareszcie. Na twoje rozkazy. Ostrze mrozu jest głodne. To mi się bardziej podoba. Mój wzrok twoim wzrokiem. Nikt mnie nie widzi. Przyjrzę się temu. Nikt mnie nie widzi. Wszystko będzie ujawnione. Cudowny jest ten dubbing. Zobaczmy. Nikt mnie nie widzi. Zobaczmy. Wszystko będzie ujawnione. Przyjrzę się temu. Nikt mnie nie widzi. Zobaczmy. Okay. Przyjrzę się temu. O, to jest jeden okej, okay. Akolita użyje się. Wszystko będzie ujawnione. Przyjrzę się temu. Nikt mnie nie widzi. Wszystko będzie ujawnione. O dobra, chyba widzę cmentarz. Przyjrzę się temu. Będziemy musieli się tam dostać.
Okej. Okay. Mnie nie widzi. To tutaj. Jak ta Marta z twoje nikt zdrowia? Nie będzie mi rozkazywał. Nie najgorzej. Ach, nareszcie. Nareszcie. Nie umarli! Ach, nareszcie. Ostrze mrozu jest głodne. To mi się bardziej żyję podoba. Żyję tylko po to, by służyć. Ach, nareszcie. Nareszcie. Ostrze mrozu... Coś zranił! Nareszcie. To mi się bardziej mam podoba. Mam szczęście. Te groby zostały niedawno wykopane. Powstańcie w imię króla Lisza. Nareszcie. Czego? Co ma zostać odkryte? Co znowu? Mamy konkretną armię. Uważaj! Nareszcie. To mi się bardziej podoba. Nareszcie. To mi się bardziej podoba. Twój ból będzie nieopisany! Nareszcie. Ostrze mrozu jest głodne. Czekają cię wieczne męki. Za króla Lisza! Teraz ostrze mrozu. Ach, nareszcie. To mi się bardziej podoba. Co znowu? Ostrze mrozu dobrze. Jest głodne. Idziemy do tego obozu bandytów. Bandyci! Uciekajmy! To mi się bardziej podoba. Ostrze mrozu jest głodne. Ach, nareszcie. Dobra, ci niech się nareszcie. Tu zajmą sobą. Ostrze mrozu uderza! Teraz ostrze mrozu. Będziecie cierpieć. Ostrze mrozu uderzaj! Mów, głupcze. Ostrze mrozu dobrze. Jest głodne. Oddam życie za Ner'zhul. Nareszcie. Ach, nareszcie. Okej, okay. Pajęczy pierścień po założeniu zwiększa zwinność bohatera o jeden punkt. Zawsze to coś. To mi się bardziej podoba. Ach, nareszcie. Nareszcie. Ostrze mrozu jest głodne. Ach, nareszcie. Życzenie jest dla mnie rozkazem. Ostrze mrozu jest głodne. To mi się bardziej podoba. Ostrze mrozu jest oddam głodne. Życie za Ner'zhul. Ach, nareszcie. Ostrze mrozu jest głodne. Ach, nareszcie. Ostrze mrozu jest głodne. To mi umarli się bardziej podoba. Umarli powstali z grobów. Straże! Żyję tylko po to, by służyć, mój panie. Ostrze mrozu jest głodne. Twój ból będzie nie. Będziesz się smażyć w piekle. Króla Lisza! Będziecie cierpieć. Ach, nareszcie. Uważaj! Mów, głupcze! Nareszcie. Ach, nareszcie. Nareszcie. Ach, życzenie nareszcie. Jest dla mnie rozkazem. Umarli powstali z grobów! Straże! Jest głodne. Nareszcie. Litości, panie! Ostrze mrozu jest głodne. Życzenie jest dla mnie rozkazem. Okej, okay, kolejny. Zabić ich wszystkich! Twój ból będzie nieopisany! Uratuj 20 akolitów, dobra. Za króla Lisza! Czekają cię wieczne męki! Będziecie cierpieć! Nikt nie będzie mi rozkazywał. Nareszcie. Jeść, jeść! Uważaj! Chwilę tego szkieleta będziemy mogli uleczyć.
To mi się bardziej podoba. Dobrze. Twój ból będzie nieopisany. Będzie cię cierpieć. Czekają cię wieczne męki. Ostrze mrozu, uderzaj! Co znowu? Nikt nie będzie mi rozkazywał. Kapitan straży. Twój ból będzie nieopisany. Będziecie cierpieć. Nareszcie. Ach, nareszcie. Za króla Lisza! To mi się bardziej podoba. Będziecie cierpieć. Za króla Lisza! Będziecie cierpieć. Jeszcze trzech. Nareszcie. To mi się bardziej podoba. Ratunku! Nie umarli! To mi się bardziej podoba. Ostrze mrozu jest głodne. Za króla Lisza! Ostrze mrozu! Uderza! Za króla Lisza! Czekają cię wieczne męki. Ach, nareszcie. Nareszcie. Ach, nareszcie. Będziecie cierpieć. Ostrze mrozu, uderzaj! Ostrze mrozu jest głodne. Ratunku! Nie umarli, wrócili. Ostrze mrozu jest głodne. No, tam trzeba uważać. Nareszcie. Jest tam jeden kawalerzysta. Ach, nareszcie. Przejadę bokiem. Nareszcie. Jeszcze nie jestem tak silny, jakbym chciał, ale to kwestia czasu. Ach, nareszcie. Nie umarli! Bijcie na alarm! To mi się bardziej podoba. Nareszcie. Ostrze mrozu jest głodne. Życiości, panie! Ach, nareszcie. Zdradziłeś nas wszystkich! Ostrze mrozu jest głodne. Za króla Lisza! Co znowu? Nareszcie. To mi się bardziej podoba. Gdzie oni jeszcze mogą być? Nareszcie. To mi się bardziej podoba. Nareszcie. To mi się bardziej podoba. Nareszcie. Ach, nareszcie. To mi się bardziej podoba. Nareszcie. To mi się bardziej podoba. Nareszcie. Ach, nareszcie. Nareszcie. Ostrze mrozu jest głodne. Nareszcie. To mi się bardziej podoba. Brakuje nam dokładnie dwóch akolitów. To mi się bardziej podoba. Tutaj zapłodzili. Ostrze mrozu jest głodne. Przedostatni znaleziony. Ostrze mrozu. Będziecie cierpieć. To mi się bardziej podoba. Za króla Lisza. Mów, głupcze. Teraz ostrze mrozu. Mój wzrok
twoim wzrokiem. Zobaczmy. Przyjrzę się temu. O kurczę, tu jest silna obstawa. Zostaliśmy zaatakowani! Zobaczmy. Wszystko będzie ujawnione. I nikt mnie nie widzi. Wszystko będzie ujawnione. Przyjrzę się temu. Gdzie ten ostatni akolita? Zobaczmy. I o, nikt tu, mnie nie widzi. Dobra. Nikt nie będzie mi rozkazywał. Zostaliśmy zaatakowani! Nic nie szkodzi. Dobrze, że Arthas się dość szybko porusza na koniu. Twe życzenie jest dla mnie rozkazem. No. Mamy wszystkich. Dobra robota, rycerzu śmierci. Zebrałeś niemal wszystkich wyznawców. Lorderon leży w gruzach. Co nam teraz po kultystach? Pomogę ci w tym następnym dziele. To znaczy? Pojedziesz do Andorhalu po szczątki ich byłego mistrza, nekromanty Kel'Thuzada. Zwycięstwo. Kontynuujmy. Co? Straż miejska na ten? Jest lepsza ode mnie? Rozdział drugi. Wykopując trupy. Następnego poranka na przedmieściach Andorhalu. A to co, Udiaska? To prymitywne urządzenie pozwoli ci przetransportować prochy naszego pana. Nie można przywrócić go do życia tam, gdzie go znajdziemy? Nie, panie. Istota o mocy Kel'Thuzada może być ożywiona tylko na przecięciu potężnych żył energetycznych. A takich miejsc nie ma na tych ziemiach. Rozumiem. W takim razie ruszajmy. Okej, okay. Musimy zabić paladyna pilnującego cmentarza, doprowadzić Arthasa do grobowca Kel'Thuzada. Arthas nie może zginąć. Okej. Okay. Jednostki służą do przechowywania zwłok do późniejszego wykorzystania. Super. Mów, głupcze! Okej, okay, czyli kolejna misja bardziej RPGowa. Nareszcie. Ruszajmy. To mi się bardziej podoba. Ostrze mrozu jest głodne. Nie ma co tracić czasu. Okej, okay. O, to broń oblężnicza, doskonale. Doskonale. Nikt nie będzie mi rozkazywał. Ach, nareszcie. Ostrze mrozu jest głodne. Uważaj! Nikt nie będzie mi rozkazywał. Nareszcie. Będziecie cierpieć. Ostrze mrozu jest głodne. Za króla Lisza. Twój ból będzie nieopisany. Nareszcie. No i co? Wozy zgarną te zwłoki? Już nie pamiętam. Okej, okay. Załadowane. Co znowu? To mi się bardzo... Arthasie, powstrzymaj to szaleństwo, zanim będzie za późno. Zejdź mi z drogi, bracie. Przybyłem tu po garść kości. Nie chcę, by mi przeszkadzano. Mów, głupcze! Ej, to wozy oblężnicze.
pomogą nam poradzić sobie z tą wieżyczką. Pięknie. Co znowu? Teraz ostrze mrozu. Będziecie cierpieć. Ostrze mrozu, uderza. Twój ból będzie nieopisany. Mów, głupcze. Nikt Dobra. Nie będzie mi rozkazywał. Róbmy sobie save'a. Ach, nareszcie. Za króla Lisza! To mi się bardzo podoba. Czekają się wieczne męki. Nareszcie. Pięknie. Ostrze mrozu jest głodne. Drogie wozy, proszę zgarniać. Uważaj! Czego? Nie do wiary, że nazywaliśmy cię bratem. Wiedziałem, że błędem było przyjmować do zakonu rozpieszczonego księcia. Wystawiłeś srebrną rękę na pośmiewisko! Mów, głupcze. Za króla Lisza! Nareszcie! Uważaj! Ach, nareszcie! To mi się bardziej podoba. Swój leczenia, to mi się może przydać. Czekają cię wieczne męki. Za króla Lisza. Ostrze mrozu, uderzaj. Mów, burcze. Czekają cię wieczne męki. Twój ból będzie nieopisany. Za króla Lisza! Będziecie cierpieć! Co znowu? Uważaj! Ostrze mrozu jest głodne. Ej. Chodź, nekromanto. Moce, którym niegdyś służyłeś, znów cię wzywają. Mówiłem ci. Moja śmierć niewiele zmieni. Co? Zaczynam słyszeć duchy? To ja. Kel'Thuzad. Nie myliłem się co do ciebie, książę. Trochę to trwało. Ciało uległo prawie całkowitemu rozkładowi. Szczątki nie przetrwają podróży do Quel'Thalas. Quel'Thalas? Tak, tylko energia elfickiej studni słońca może przywrócić Kel'Thuzada do życia. Co mam zrobić? Musisz wykraść specjalną urnę, która jest w posiadaniu paladynów. Umieść w niej szczątki nekromanty, a bezpiecznie przetrwają podróż. Będzie jak każesz. Okej. Szczątki zebrane. Czego sobie życzysz, panie? Nawiedź kopalnię. Ojos jest przypieczętą. Nie umarli muszą nawiedzić kopalnię, aby akolici mogli wydobywać złoto. Okej, okay. Zaraz będzie gotowe. Oddam życie za Ner'zhul. Jeść! Gdy przywoływane są struktury nieumarłych, ziemia zostaje splugawiona. Przywoływanie jest możliwe jedynie na splugawionej ziemi. Wyjątkiem jest nekropolia. Okej. Okay. Pragnę jedynie służyć. Twe życzenie jest dla mnie rozkazem. Nekropolia. Mój los jest przypieczętowany.
gdzie mam przelać słówę. Ziomeczki do lasu. Jeść! Czego? Co znowu? Nareszcie. Dobry wieczór, Winter Titan. Jak widzisz, przeszliśmy już do aktu drugiego kampanii Nieumarłych. Oddam życie za Ner'zhul. Okej, zabierz urnę, zabij paladynów. Spoko. Przywoływanie ukończone. Dobra, super. Ci już tu mogą wydobywać złotko. Okej, zbuduj nekropolię, zbuduj cmentarz. No dalej, niech się kończy budowa nekropolii. Przywoływanie ukończone. Gdzie mam przelać swą krew? Okej. Zjeść więcej ziguratów! Na splugawionej ziemi jednostki nieumarłych regenerują się szybciej. Jest dla mnie rozkazem. Dobra. Ziguraty, co są te, okej. Jak każesz, panie. Czego sobie życzysz, panie? Tam życie zamierzą. Jak każesz, panie? Tak, panie. Mój los jest przypieczony. Cmentarz jest źródłem kolejnych ciał dla armii nieumarłych. Bądź wola twoja. Czemu sobie życzysz, panie? Te życzenie jest dla mnie rozkazem. U nieumarłych mogą bardzo szybko powstawać budynki. Dobra, uczciwność. Tam umarłych cmentarz. Gdzie są sami? Aha, nie. Przywoływanie ukończone. Okej. Oddam życie zakończone. Cmentarz zaraz powstanie. Życzenie jest dla mnie rozkazem. Mój los jest przypieczętowany. Przywoływanie ukończone. Okej, tu możemy rekrutować gule. Gule ścinają drewno dla armii nieumarłych. Ale czego? Sobie życzysz, panie. Więcej ziguratów nie zaszkodzi. Panie. Nikt nie będzie mi rozkazywał. Gdzie mam przelać swą krew? Czego sobie życzysz, panie? Jak każesz, panie? Przywoływanie. Ani się obejrzymy, a będziemy bronić drzewa świata. Dokładnie. Mów, głupcze. No już ta kampania pewnie będzie odrobinę dłuższa, tak jak i kolejne, ale spoko. Gule zbierają drewno. Przywoływanie ukończone. Modernizacja zakończona. Potrzeba więcej złota. 20, okej. Przywoływanie ukończone. Tu się robi, okej. O, zaatakowali nas od tamtej strony. Ostrzem rozum, uderzaj! Modernizacja zakończona.
Modernizacja zakończona. Twój ból będzie nieopisany. Ostrze mrozu, uderza! Dobrze. Zakończone. Z tej strony też trzeba postawić zikuraty. Tam je ulepszyć odpowiednio. Dobra, to modernizacja zakończona. Też super. Gdzie mam przelać swą krew? Potrzeba więcej złota. Twe życzenie jest dla mnie rozkazem. Nie mogę tu przychodzić. Jak każesz, panie. Mój los jest przypieczętowany. Teraz chyba spoko, jeśli chodzi o ochronę. Modernizacja zakończona. Uważaj! Ach, nareszcie. Potępieni stają na twoje rozkazy. Czego sobie życzysz, panie? Przywoływania ukończone. Badania zakończone. Te życzenie jest dla mnie rozkazem. Dobrze, o właśnie. Potrzeba więcej złota. Nie mamy jeszcze rzeźni, ale to się za chwilę zmieni. Te wozy oblężnicze nam się jeszcze przydadzą na 100%. Przywoływanie mogę kończone. Ostrze mrozu jest głodne. Przywoływanie ukończone. Skalny golem, okej. Będziecie cierpieć! Ostrze mrozu jest głodne. Modernizacja zakończona. To mi się bardziej podoba. Uważaj! Teraz ostrze mrozu. Nareszcie. Co znowu? To mi się bardziej podoba. Nareszcie. Okej. O, znowu. Zostaliśmy zaatakowani! A, spoko, te siguraty już sobie z nimi poradzą. Oddam życie za mocą. Pragnę jedynie służby. Aha, dobra, tu mogę zbudować wóz mięsa. No dobra, trzeba zacząć rekrutować gule. Gdzie mam przelać swą krew? A, wóz mięsa pokazuje, co jest załadowane. Modernizacja zakończona. Modernizacja zakończona. Twe życzenie jest dla mnie rozkazem. Ej, to mamy. Jeszcze jeden by się zdał chyba. Tak. Mów, głupcze. Czego? Jeść, jeść. No dobra. Czego sobie życzysz, panie? Wszystko póki co zbudowane. Tak, panie. Mój los jest przypieczętowany. Przywoływanie ukończone. Uważaj! Ach, nareszcie. Przywoływanie budynku ukończone.
ci deweloperzy, to by się dali pokroić za taki system. W porządku. Co znowu? Chyba mamy dość silną ekipę wypadową. Potrzeba więcej złota. Mów, głupcze. Ostrze mrozu. Chodźmy trochę poekspić. Twój ból będzie nieopisany. Czekają cię wieczne męki. Teraz ostrze mrozu. Czekają cię wieczne męki. Nareszcie. Niewierni przełamali naszą obronę. Ach, nareszcie. Nie przełamią. Teraz ostrze mrozu. Granitowy golem. Za króla Lisza. To mi się bardziej podoba. Badaj. Będziecie cierpieć. W bazie spoko, no i spoko. Zostaliśmy zaatakowani. Głupcze. Ostrze mrozu jest głodne. Nareszcie. Nikt nie będzie mile skazywał. Twardy jest. To mi się bardziej podoba. Damy radę. Będzie nieopisany. Pięknie. Nikt nie będzie mi rozkazywał. Wisior energii. Po założeniu zwiększa liczbę punktów many bohatera o 150. No i spoko, uważaj. Było warto. Ach, nareszcie. Ej, kolego, możecie sobie tu zeżreć te zwłoki, nie? Niam, niam. Jeść, jeść. Nikt nie będzie mi rozkazywał. Uważaj! To mi się bardziej podoba. Ostrze mrozu jest głodne. To właśnie mamy punkt doświadczenia do rozdania. Dobrze. Co znowu? Okay, nasze miasto jest dość dobrze chronione, tak mi się wydaje. Ach, nareszcie. Ostrze mrozu jest głodne. Twe życzenie jest dla mnie rozkazem. Jeszcze jakieś ziguraty możemy tu stawić. Panie, jak każesz, panie? Co znowu? Nareszcie. To mi się bardziej podoba. Ostrze mrozu jest głodne. Okej, pierwszy paladyn. Przeklęty zdrajca! Nie jesteś godzien, by nosić imię swego ojca. Nie pojmuję, czemu Uther za ciebie ręczył. Pozbawiłeś go honoru, swój rzucając na wiatr. Zasługujesz, chłopcze, na straszną śmierć. Nareszcie. Ach, nareszcie. Ostrze mrozu jest głodne. Teraz ostrze mrozu. Nareszcie. Uważaj. Będzie cię cierpieć. Czekają cię wieczne męki. Będzie cię cierpieć. Teraz ostrze mrozu. Będziecie cierpieć. Ostrze mrozu. Uderzaj. Ostrze mrozu jest głodne. Uważaj. Nikt nie będzie mi rozkazywał. Twój ból będzie nieopisany. Czekają cię wieczne męki. To mi się bardziej podoba. Co znowu?
Dobra, niech się Kratos trochę podregeneruje. Poproszę więcej guli. Składam zamówienie hurtowe. Poproszę paletę guli. Na jutro. Uważaj! Mów, głupcze! Ach, nareszcie. Czego? Uważaj! Modernizacja zakończona. Modernizacja zakończona. Oddam życie za Ner'zhul. Czy nie umarli mogą naprawiać jakoś swoje domki? Mogą. No. Trochę pozapominałem. Mów, głupcze. No dalej. Jeszcze dwa gule do drużyny i lecimy na pierwszego paladyna. Jeść, jeść. Okej, okay, drogę. Nareszcie. To mi się bardziej podoba. Nareszcie. Ostrze mrozu jest głodne. Uważaj za króla Lisza. Twój ból będzie nieopisany. Ostrze mrozu, uderza. Ach, nareszcie. Niebiesi przełamali naszą obronę. Teraz ostrze mrozu. Ostrze mrozu jest głodne. Chwała bladze. Mamy go. To mi się bardziej podoba. Co znowu? Czekają cię wieczne męki. Teraz ostrze mrozu. Będziecie cierpieć. Jest głodne. Okej, wracajmy do bazy. Ach, nareszcie. Jeść, jeść. Czego? Uważaj. Nareszcie. To mi się bardziej podoba. Ostrze mrozu jest głodne. Ach, nareszcie. Kolejna ludzka osada. Nareszcie. Ratunku! Nie umarli, wrócili. To mi się bardziej podoba. Ach, nareszcie. Ostrze mrozu jest głodne. Ratunku, nie umarli wrócili. To mi się bardziej podoba. Nareszcie. Ostrze Drys? Mrozu Muszę pożerać duszę. Mów, głupcze. Co znowu? Męczy mnie to. Mi się bardziej podoba. Ach,
nareszcie. Ostrze mrozu jest głodne. Ach, okej, okay, dobra. Już wiem, jak się musimy przeprawić. Piękno, mam ochronę. Czego sobie życzysz, panie? Już wykarczowali jeść, ten las, o matko. Jeść. Czego? Uważaj! Dobra, wesoła kompania. Ach, za mną. Gdzie mam przelać? Z wyjątkiem tego biednego akolity. Oddam życie za Ner'zhul. Jeść! Jeść! Nikt nie będzie mi rozkazywał. Lecimy, wesoła kompanio. To mi się bardziej podoba. Nareszcie. Czekają cię wieczne męki. Ach, nareszcie. Będziecie cierpieć. Co znowu? Pięknie. Ostrze mrozu jest głodne. To mi się bardziej podoba. Niech światłość ulituje się nad tobą. Twoja zdrada złamała Uterowi serce. On bez wahania oddałby za ciebie życie. I tak mu odpłacasz za jego lojalność? Za króla Lisza! Ostrze mrozu. Będziecie cierpieć. Czekają. Kolejny paladin pokonany. Za króla Lisza. Teraz ostrze mrozu. Twój ból będzie nieopisany. Czekają cię wieczne męki. Nareszcie. Teraz ostrze mrozu. Ostrze mrozu, uderzaj! Teraz ostrze mrozu. Czekają cię wieczne męki. Za króla Lisza! A, potrzebujemy nowej dostawy guli. Jeść! Jeść! Uważaj! Co znowu? Ach, nareszcie. To mi się bardziej podoba. Jadę tu jeszcze z moimi betoniarkami. Nikt nie będzie mi rozkazywał. Będziecie cierpieć. Co znowu? Ach, nareszcie. Ostrze mrozu jest głodne.
Czekają cię wieczne męki. Bóg, głupcze. Ach, nareszcie. Twój ojciec rządził tym krajem 70 lat. Ty w ciągu zaledwie kilku dni obróciłeś wszystko w ruinę. Jakież to dramatyczne, Uterze. Oddaj mi urnę, a obiecuję ci szybką śmierć. W urnie są prochy twego ojca. Chciałbyś jeszcze raz na nie naszczać, nim wydasz królestwo na pastwę robactwa? Nie wiedziałem, co w niej jest, ale to bez znaczenia. Tak czy owak, zabiorę to, po co przybyłem. Uważaj! Okej. Uter Światłodzierżca będzie naszym ostatnim przeciwnikiem. Ostrze mrozu jest głodne. Dwie kule do mnie, wozy z mięsem też. Nikt nie będzie mi rozkazywał. Ach, nareszcie. Cholera, włączył sobie tarczę, dobra. Ostrze mrozu uderza! To mi się bardziej podoba. Ostrze mrozu jest głodne. Musimy poczekać, aż zdejmie tarczę. Ostrze mrozu jest dobra, głodne. Dobra, już. Twój ból będzie nieopisany. Chwała pladze. Za króla Lisza. Czekają cię wieczne męki. To mi się bardziej podoba. Czego? Uważaj! Ach, nareszcie. Co znowu? Mów, głupcze. Będziecie cierpieć. Co znowu? Ostrze mrozu jest głodne. Ach, nareszcie. Nareszcie. To mi się bardziej podoba. Potrzebujemy wsparcia. Uter jest nie w ciemię bity. Nikt nie będzie mi rozkazywał. Ale tak też przypuszczałem. Zostaliśmy zaatakowani! Uważaj! Nikt nie będzie mi rozkazywał. Ostrze mrozu jest głodne. Ach, nareszcie. Mów, głupcze. Będzie mi rozkazywał. Mów, głupcze. W porządku, teraz ostrze powinniśmy dać mu radę. Jest głodne. Nareszcie. Ostrze mrozu jest głodne. Jeść, jeść. Uważaj. O, znowu aktywował tarczę. Głupcze. Oddalamy się. Tarcza zniknie. Ostrze mrozu jest głodne. Ach, nareszcie. Ostrze mrozu jest głodne. Za króla Lisza! To mi się bardziej podoba. Twój ból będzie nieopisany. Nareszcie.
tarcze. Ostrze mrozu jest głodne. To mi się bardziej podoba. Ach, nareszcie. Co znowu? Ostrze mrozu jest głodne. To mi się bardziej podoba. Nareszcie. Za króla Lisza! Nikt nie będzie mi rozkazywał. Teraz cię mam. Ostrze mrozu! Uderzaj! Mam szczerą nadzieję, że szykują dla ciebie specjalne miejsce w piekle. Nie będzie mi potrzebne, Uterze. Zamierzam żyć wiecznie. Urna króla Terenasa. To mi się bardziej podoba. Świetna robota. Teraz możesz ruszać do Quel'Thalas. Nic mu nie mów. Tylko ty słyszysz mój głos. Nie ufaj upiornym władcom. Oni uwięzili króla Lisza. Wszystko ci wyjaśnię, gdy przywrócisz mnie do życia. No proszę. Jakaś grubsza intryga nam się tu święci. Kontynuujmy. Myślę, że jeszcze jedna misja na dzisiejszym streamie będzie jak znalazł. Okej. Zgromadzenie upiornych władców. O, to będzie krótki przerywnik filmowy. Tymczasem w cytadeli zawieszonej w upiornej nicości. Wszystko idzie zgodnie z planem, Diundriusie. Lord Archimond żąda raportu o postępach w rozwoju plagi. Rycerz śmierci króla Lisza dobrze sobie radzi. Niemal za dobrze. Zaczynam się zastanawiać, czy Ner'zhul nie ma wobec niego poważniejszych planów. Ten człowiek nic nie znaczy. Ner'zhul nie odważył się wystąpić przeciw nam. Naszym głównym zmartwieniem jest w tej chwili plaga. Jeśli sprawy wymkną się spod kontroli, Archimond będzie mieć nasze głowy. Spokojnie, bracie. Ani Lisz, ani jego nieumarłe sługusy nie powstrzymają powrotu Legionu. Dopilnuj tego. Lord Archimond nie ścierpi porażki. Rozdział trzeci. Wieczne Królestwo. 6 dni później, w pobliżu granicznych lasów Quel'Thalas. Wspaniałe, wieczne Quel'Thalas. Ostatni raz byłem tu jako mały chłopiec. Bądź ostrożny. Elfy zapewne szykują zasadzkę. Nie boję się elfów, nekromanto. Nasze szeregi rosną z każdym zabitym wrogiem. Nie bądź zbyt pewny siebie, rycerzu śmierci. Elfów nie można lekceważyć. Zobaczymy. Przyprowadzić więźnia. Gdzie wejście do twojej krainy, elfie? Nigdy nie wejdziesz do Quel'Thalas, upadły książę. Las zagrodzi ci drogę, a naszej stolicy strzeże magiczna brama elfów. Nie powstrzymają mnie ani drzewa, ani brama, elfie. Sprowadźcie wozy mięsa. Dostaniemy się tam po swojemu. Moce tego miejsca są potężne. Zabij elfów. Budowlę zrównaj z ziemią. To doskonałe miejsce na obóz. Z przyjemnością. Nieumarli się zbliżają. Zaalarmować strażników. Mów, głupcze.
Czekają cię wieczne męki. Gdzie mam przelać swą krew? Okay. Te życzenie jest dla mnie rozkazem. Gdzie mam przelać swą krew? Nikt nie będzie mi rozkazywał. Te życzenie jest dla mnie rozkazem. Dobrze. Jak powstanie nekropolia, będziemy mogli spokojnie rozpocząć budowlę kolejnych. Potępieni czekają. Dobra, tu jest jedno wejście do bazy. Musimy sprawdzić to miejsce. Uważaj. Czy tu też? Tu też się mogą stać. Dobra. To mi się bardziej podoba. Aha. Nie chcemy was tu. Jestem Sylvanas Windrunner, dowódca łowców z Silvermoon. Zawróćcie póki czas. Sylvanas? Sam lepiej zawróć. Bo do waszej krainy zawitała śmierć we własnej osobie. Ostrze mrozu, uderzaj! Za króla Lisza! Teraz ostrze mrozu! Ach, nareszcie! Będziecie cierpieć! Przywoływanie! Nikt nie będzie mi rozkazywał! Oj, Sylvanas, żebyś ty znała swoją przyszłość. To mi się bardziej podoba. Okej. Okay. Gdzie mam przelać swą krew? Te życzenie jest dla mnie rozkazem. Wolność, wola twoja. Jak każesz, panie? Panie. Gdzie mam przelać swą krew? Jaka jest wola cienia? Potępieni czekają. Jaka jest wola cienia? Martwi będą służyć. Twe życzenie jest dla mnie rozkazem. Okay. Jak każesz, panie? Oddam życie za Ner'zhul. Mój los jest przypieczętowany. Gdzie mam przelać swą krew? Przywoływanie ukończone. Przywoływanie ukończone. Przywoływanie ukończone. Wola twoja. Dobrze. Mów, głupcze. Ach, nareszcie. Czego sobie życzysz, panie? Proszę, kolejne ziguraty. Jak każesz, panie. Trzeba więcej złota. Przywoływanie ukończone. Nikt nie będzie mi rozkazywał. Jeść! A propos, trzeba zatrudnić guli przy karczowaniu lasu. Mów, głupcze! Co znowu? Ostrze mrozu jest głodne. Jakie są cele misji? Okej, okay, zniszcz bazę wysokich elfów niebieską pilnującą bramy. Nie ma sprawy. Przyjemnością. Ach, nareszcie. Przywoływanie ukończone. Nareszcie. A, okej. Okay. Przywoływanie ukończone. Przywoływanie ukończone. Przywoływanie ukończone. Żądamy więcej drewna. Więcej drewna się zachciało. Wozy mięsa proszę tutaj, wykarczować mi las. Dobra, od tej strony nas nie zaatakują. Modernizacja zakończona. To tu musimy się obstawić. Tak.
Modernizacja zakończona. Życzenie jest dla mnie rozkazem. Żądamy więcej drewna! No dalej. Bądź wola twoja. Jak każesz, panie. Bądź wola twoja. Czego sobie życzysz, panie? Przywoływanie ukończone. Nikt nie będzie mi rozkazywał. Nareszcie. To mi się bardziej podoba. Nareszcie. To mi się bardziej podoba. Przywoływanie ukończone. Ostrze mrozu jest głodne. Ach, nareszcie. Nareszcie. Okej, tu też jest jakieś przejście. To mi się bardziej podoba. Ozy mięsa, zapraszam. Karczowanko, zapraszam. Dzyń, 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 dzyń. Badania zakończone. Uważaj! Ostrze mrozu jest głodne. Modernizacja, zostaliśmy zaatakowani! Niemożliwe. Przypieczętowany. Modernizacja zakończona. Badania jeszcze zakończone. Czego nie mam. Panie. Pragnę jedynie służyć. Mogę przywoływać tylko na splugawionej ziemi. Mój los jest przypieczętowany. Nie mogę tu przywołać wola twoja. Mój los jest przypieczętowany. Jak każesz, panie, bądź wola twoja. Potrzeba więcej złota. Okej. Nikt nie będzie mi rozkazywał. Ach, nareszcie. Ostrze mrozu jest głodne. Elficcy łowcy. Za króla Lisza! Przywoływanie. Nareszcie. Twój ból będzie nieopisany. Przywoływanie. To mi się bardziej podoba. Uważaj! Przywoływanie. Czekają cię wieczne męki. Przywoływanie. Przywoływanie ukończone. Dobra, odkryłem fontannę zdrowia. Ach, przyda się na później. Nikt nie będzie mi rozkazywał. To mi się bardziej podoba. Ach, nareszcie. Ostrze mrozu jest głodne. Co znowu? Ach, nareszcie. Okej, jeszcze te lasy tutaj. Nareszcie. Zostaliśmy zaatakowani! Serio? Uważaj! Nikt nie będzie mi rozkazywał. Ostrze mrozu jest głodne. Będziecie cierpieć!
Nareszcie. Teraz ostrze mrozu. Nareszcie. Ostrze mrozu jest głodne. Niewierni przełamali naszą obronę. Podoba. Czekają cię wieczne męki. Uważaj, będziecie cierpieć. Teraz ostrze mrozu. Nareszcie. Czekają cię wieczne męki. O, sklep goblinów, czad. Teraz ostrze mrozu. Twój ból będzie nieopisany. Czekają cię wieczne męki. Ustaw sobie, żeby nekromanci automatycznie robili szkielety. O właśnie. Witaj. Bardzo dobry pomysł. Co my tu mamy? Mikstura leczenia. No w sumie spoko. Z leczeniem... Luk klejnot prawdziwego wynosiącego bohater może wykrywać ukryte lub niewidzialne jednostki w swoim polu widzenia. Samo mają skazane miejsce. Też spoko. Dobra, na razie mi starczą dwie mikstury leczące w razie W. Mów, głupcze. Dzięki, gobliny. Ostrze mrozu jest głodne. To mi się bardziej podoba. Gdzie są moje jelcze? Co znowu? Oddam życie za Merzul. Trzeba więcej złota. Dobra. Te życzenie jest dla mnie rozkazem. Potrzeba więcej złota. Oddam życie za Merzul. Okej, gnole. Nareszcie. Ale lepiej je zaatakuję z silniejszą ekipą. Będzie kolejne przejście. A i tutaj właśnie. Jak tam moja armia? Cienie wzywają. Okej, automatyczne używanie szkieletów. Dobra, dzięki Winter Titan. Gdzie mam przelać swój krew? Potępieni czekają. Zostaliśmy zaatakowani! O lol, faktycznie. Nikt nie będzie mi rozkazywał. Ostrze mrozu jest głodne. No, Sylwana zwróciła. Uważaj! Dobra. Ach, nareszcie. Chwilowy odwrót. Nikt Jelcze nie też. Będzie mi rozkazywał. Ostrze mrozu jest głodne. Ach, nareszcie. Nareszcie. To mi się bardziej podoba. Nareszcie. Ach, nareszcie. Potrzeba więcej złota. Cienie wzywa. Mów, głupcze.
Martwi będą służyć. Uważaj! Ostrze mrozu jest głodne. Wreszcie. Za króla Lisza! Czekają cię wieczne męki. Będziecie cierpieć. Twój ból będzie nieopisany. To mi się bardziej podoba. O, pięknie, już są tworzone. Nikt nie będzie szkielety. Mi rozkazywał. Racji, co my tu jeszcze ma? Nareszcie. Ach, nareszcie. To mi się bardziej podoba. Ostrze mrozu jest głodne. Nareszcie. Czego? Uważaj! Ach, nareszcie. Będziecie cierpieć. Za króla Lisza. Teraz ostrze mrozu. Czekają cię wieczne męki. Ostrze mrozu jest głodne. Będziecie cierpieć. Ostrze mrozu, uderzaj! Za króla Lisza! Ach, nareszcie. To mi się bardziej podoba. Twój ból będzie nieopisany. Ostrze mrozu, uderzaj! Twój ból będzie nieopisany. Nareszcie. To mi się bardziej podoba. Będziecie cierpieć. Ostrze mrozu, uderza! Teraz ostrze mrozu. Nareszcie. Będziecie cierpieć. Ostrze mrozu, uderza! To mi się bardziej podoba. Mów, głupcze. Ale... Co znowu? Ostrze mrozu jest głodne. Za króla Lisza! Zostaliśmy zaatakowani! Z silniejszą ekipą. Oby to miało sens. Te życzenie jest dla mnie rozkazem. Przydadzą nam się jednak te wozy oblężnicze. Ty. Potrzeba więcej złota. Potępieni czekają. Intrygujące. Niechaj prowadzi mnie ciemność. Uważaj! Okay. Ostrze mrozu jest głodne. Teraz ostrze mrozu! Ostrze mrozu! Uderza! Ach, nareszcie. Nareszcie. Teraz ostrze mrozu! Za króla Lisza! Teraz ostrze mrozu! No, ta funkcja automatycznego przywołania szkieletów robi robotę. Mój głupcze! Za króla Lisza!
Czekają cię wieczne męki. Ostrze mrozu, uderza! Czekają cię wieczne męki. Nikt nie będzie mi rozkazywał. Twój ból będzie nieopisany. Czekają cię wieczne męki. Ostrze mrozu jest głodne. Jaka jest wola ciebie? Co znowu? Uważaj! Co znowu? Będziecie cierpieć! Ostrze mrozu! Uderza! Za króla Lisza! Będziemy zaraz mieli nowe. Ach, nareszcie. Czekają cię wieczne męki. Trzeba więcej złota. Mów, głupcze. Dobrze, potrzebujemy jednego kultystę, aby przyszedł tutaj zaopiekować się naszą kopalnią. Jak każe, tak. Potrzeba więcej złota. Co znowu? Nareszcie. Ach, nareszcie. Cienie wzywają. Ostrze mrozu jest głodne. Ach, nareszcie. To mi się bardziej podoba. Nareszcie. To mi się bardziej podoba. Nareszcie. Za króla Lisza! Teraz ostrze mrozu! Za króla Lisza! Sylvanas, znowu się spotykamy. Chwała Pladze! Nareszcie! Nareszcie! Będziecie cierpieć! Za króla Lisza! Twój ból będzie nieopisany! Zawaliła się nasza kopalnia złota! Mów, głupcze! Ostrze mrozu! Uderza! Co znowu? Nareszcie! Twój ból będzie nieopisany! Nikt nie będzie mi rozkazywał. Zostaliśmy zaatakowani! Co znowu? Za króla Lisza! Ostrze mrozu jest głodne. To mi się bardziej podoba. Dobra, kolejny przyczółek zdobyty. Nareszcie. Pięknie. Prawie mamy gotowy kopalnię. Czego martwi będą służyć? Intrygujące.
Przywołanie ukończone. Niechaj prowadzi mnie ciemność. Zrobię jak każą cienie. Te życzenie jest dla mnie rozkazem. Pragnę jedynie służyć. Jaka jest wola cienia? Że mamy nową kopalnię. Potrzeba więcej złota. Mów, głupcze. Ach, nareszcie. W końcu doszliśmy do bramy elfów. Do ataku. Zabić wszystkich. Za króla Lisza. Twój ból będzie nieopisany. Nareszcie. Ostrze mrozu, uderzaj! Czekają cię wieczne męki. Ostrze mrozu, uderzaj! Co znowu? Teraz ostrze mrozu. Ile szkieletów. Pozamiatane. Czekają cię wieczne męki. Ostrze mrozu, uderza! Jaka jest wola ciebie? Nikt nie będzie mi rozkazywał. Czekają cię wieczne męki. Twój ból będzie nieopisany. Ach, nareszcie. Będzie się cierpieć. Czekają cię wieczne męki. Twój ból będzie nieopisany. Ostrze mrozu, uderza! Teraz ostrze mrozu. Uważaj, twój ból będzie nieopisany. Co znowu? Nikt nie będzie mi rozkazywał. Co znowu? Będziecie cierpieć. Ostrze mrozu, uderzaj! Oby to miało sens. Mów, głupcze. Twój ból będzie nieopisany. Teraz ostrze mrozu. Będzie cię cierpieć. Nareszcie. To mi się bardziej podoba. Ostrze mrozu jest głodne. Ostrze mrozu, uderza! Potępieni czekają. Uważaj. Ach, nareszcie. Mów, głupcze. Będziecie cierpieć. Twój ból będzie nieopisany. W porządku. Za króla Lisza! Czekają cię wieczne męki! Nareszcie! Teraz ostrze mrozu! Co znowu? Będziecie cierpieć!
Czekają cię wieczne męki. Będziecie cierpieć. Teraz ostrzem rozum. Twój ból będzie nieopisany. Mów, głupcze. Będzie mi rozkazywał. Ach, nareszcie. Okej. Okay. Ostatnie podejście, musimy zniszczyć te wieże. Uważaj! Teraz ostrzem mrozu. Zostaliśmy zaatakowani! Jeść! Jeść! Co znowu? Ostrze mrozu uderza! Będziecie cierpieć! Za króla Lisza! Jeść! Jeść! Mów, głupcze! Nikt nie będzie mi rozkazywał. To mi się bardziej podoba. Ostrze mrozu jest głodne. Będziecie cierpieć! Co znowu? Za króla Lisza! To samo co ludzie, tylko większe domki. No, dokładnie. Z paroma kosmetycznymi zmianami. Ale przynajmniej modele postaci są nieco inne. Okej, cel osiągnięty. Co znowu? Wycofać się do drugich wrót! Wycofać się! Brama elfów padła! Naprzód, wojownicy! Naprzód do zwycięstwa! Zwycięstwo. W porządku, moi drodzy. Upłynęło nam ponad półtorej godziny. Ukończyliśmy 3 misje dla nieumarłych. I na tym na dzisiaj skończymy. I na następnym streamie będziemy kontynuować tą opowieść. I zobaczymy, jak to wszystko się rozwinie. Także wielkie zadzięki za tego streama i do zobaczenia na następnym, który najpewniej jutro, również tak mniej więcej w godzinach wieczornych. Także jeszcze raz wielkie dzięki, do zobaczenia i do usłyszenia.